No i co? I zaczynamy sobie chyba... Wow! Co to tak odpaliło? Co to jest? Dobra, po kolei, okej? Okay? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Weźmy tym po... Wow! Wystrzelił w ogóle! Co się z nim stało? Gra mi się tnie od tych modów. Dobra, mamy Hammera, takiego trochę ulepszonego. Co się wydarzyło? Wow! Na drzewie skończyłem! Co jest? Okej, okay. Na jedynce spokój, nie? I opiernicze. Na jedynce możemy sobie spokojnie jechać. Ale jak widzisz jedynkę plus... Kurde. Uwaga. O, co tu mamy? Boże, co jest? Ole skubaniec. Oj, chyba trochę brudno. No jakieś nitro mu się odpaliło, daj spokój. Właśnie, widzę, że mam 0 nitrów. Dziwna ta modyfikacja. 8000 uszkodzeń, to już wiadomo, do czego jest ten pojazd, nie? O kurde. Ile ręczny? Aha, no zajebisty ręczny. Jo, ręczny. Dobra, na spokojnie. Tu mamy jakiś... Co to, jakieś baraki tutaj są? Baraki Obamy? Jakieś kro... O, co to jest? A ten skąd się tu wziął? Co to za jeden? Musimy go jeszcze raz odpalić. Bo zajebiście odpalał. Jak się go gasi? Jakiś dźwięk śmieszny miał przy tym odpalaniu. Chcę to jeszcze raz posłuchać. Okej, okay. Coś mu się tam przyczepiło na dole. Dobra, wracajmy do naszego samochodu amerykańskiego. A da się ruszyć z jedynki plus? Nie, niestety nie, dobra. Zaawansowanych może się gasić, no właśnie patrzę, że... A jest wyłącz silnik. A faktycznie, to czekaj. A jest! Dobra. Posłuchajcie. Jakby się motocykl odpalał, jakby motorynkę czy coś. O kurde. Skuterek, nie? Przecież coś takiego. Jak motorynka. Ten to nie wiem w ogóle, co to za jeden. Dobra, tu mamy jakieś krowy. To już jest taki hardcore, nie? Ten samochód. A są niektóre takie właśnie porobione, że są aż za dobre dla tej gry. Kurde, jaki kozak. Wyskoczmy nim gdzieś. O, tutaj mamy jakąś hopę. Jezu. To jest takie auto do driftu w Spin Tires, mówię wam.
Co się wydarzyło? Aha. Odchodzi do warsztatu. Daj spokój. Czekaj, bo... Tak. Koniec. Jak się wywróci na dach, to koniec jest, nie? O, tu mam jakąś hopę, patrzcie. Jakaś woda tu jest. Co jest? Nie, ten już jest za mocny. Ten już jest zbyt hardkorowy. Co? On się nie topi? Mamy mało paliwka, więc trzeba się uzupełnić. Dobra, o, tu mamy jakieś ten, zobaczcie, modyfikacje do niego, okej. Mamy kółeczko do tyłu. Cyk. Jest tu parę rzeczy, przyda nam się, na pewno. Jedziemy. Uuu, ten też jest mocny. Aha, ten jest taki już... No niezbyt dobry. Bardzo łatwo go wywrócić. Chyba. Już koniec. Nawet do stacji benzynowej nie dojechaliśmy. Oj, słabo. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Musimy dojechać do stacji benzynowej, bo my tu paliwa nie mamy w ogóle. Tu się chyba wjeżdża. No, ten jest jakiś zupełnie dziwny. Dobra, zatankuj. Nim. On strasznie skacze, on tak jakby miał bardzo dużo ciśnienia w oponach. Naprawdę, straszny. Kto go zrobił? Jakiś wariat. Nie, ten też jest przesadzony. Daj spokój. No nieźle. Ten już jest chyba ciekawiej zrobiony niż tamten Hammer, nie? O! I tu mamy konkret, zobaczcie jaki kokpit. Pikselowa trochę, ale jest okej. Dobra, jedynka plus jest normalna. O, jednak nie. Jednak też mamy tutaj odpał. Ale tutaj przynajmniej jakoś zawieszenie pracuje, tak? Coś się dzieje z tym samochodem. Słyszałem coś takiego na własne uszy. Nieźle. No, są w Polsce też takie pokazy monstro trucków, nie? Chodźmy na to pole, tu było jakoś bardzo grząsko. Mamy bardzo szerokie koła w tym samochodzie. No, tu jest mega grząsko. Jezu. Strasznie. Fajnie brzmi, naprawdę. Pierdzi tak, nie? Lambo w gazie takie. I 3 litry na minutę pali tylko. Dobra, powoli, powoli. Małe obroty, żebyśmy jak najszybciej stąd wyjechali. Czekajcie, bo tu gdzieś można pojechać na tej mapce jeszcze. Tu jest dużo nieodkrytego terenu. Testujemy. Monster Truck. No, to jest taki prawdziwy już monster, nie? Pojedziemy może tutaj na wprost. Zmulił się, okej. I w wodę. Uwaga. O!
O, ten nie, ten akurat, ta modyfikacja fajnie jest zrobiona, bo nawet niezbyt dobrze wodę znosi, nie? Także moim zdaniem bardzo fajny ten monster jest. Fajnie brzmi. Rozwojowy testowy, tam możesz respić samochody naprawiać. Nie no, to nam wystarczy tutaj. Ten tryb uproszczony, gdzie możemy odholować pojazdy do warsztatu. Nie trzeba się tutaj też martwić specjalnie. Kurde, rzuca nim. Okej. Patrzcie, niby taki monster, a nie może takiego, takiej barierki pokonać. Ale słabo. Słabo, słabo, strasznie słabo. I koniec. Ruskie zawieszenie. Nie no, właśnie gdyby to było ruskie, to by przejechał, wiesz? Tu mamy kolejnego. To chyba też monster. A nie. To nie jest monster, ale... Dobra, zobaczmy, co my mamy tutaj za opcje. Punkty naprawy, okej. Okay. Nie, tutaj możemy nawet coś poinstalować. Nadwozie z żurawiem. No, tutaj sporo jest rzeczy. Czekaj, nie to. Siodło dajmy. Dajmy mu coś wielkiego. Czuję, że on będzie bardzo mocny. Dobra. O nie, to jest za małe. Aha, dobra. Jedziemy. Ten się chyba też nigdzie nie zatrzyma. Coś tak czuję. Patrzcie, ile kół skrętnych. O co chodzi? Jezu. Musimy wydostać tego z opresji. Uwaga. Jak on to zrobił? Co się... Aha. Co? Jak on wyjechał? Co za kozak? Widzieliście, on pod pionową ścianę podjechał. Patrzcie, gałąź mi się wkręciła w koła. Kręci się w drugą stronę w ogóle. Co jest? Dobra. Tu musimy mieć na pewno jakieś strome wzniesienia. O! Idealny teren, akurat. Jak na zawołanie, zobaczcie. Ja mam tego monstra tylko z Hot Wheels. Dobra, uwaga. No, no, no. Tu już mu ciężko będzie. Sto noga, Jezu. Mówicie, że to powinno być auto Zbigniewa Stonogi? Nie żartujcie sobie. Dobra, cofamy. Powoli, powoli, powoli. O, poszedł. Co? Zobaczcie, jak te koła się w ogóle mocno skręcają. Co za samochód. Paliwo ci się kończy. No właśnie widzę. Że musimy przyspieszyć trochę, nie? Dobra, nie przyspieszymy, bo... Tutaj znowu mamy jakieś hardkorowe głazy do pokonania. O kurde. On prawie bokiem skręca. Jezu. A to są tak koła doczepione, w ogóle tam nie ma żadnego zawieszenia, nic. To taka modyfikacja hardcore, nie? Okej. Okay. Ja nie mogę. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj.
Co za ciężarówka, ty. Takie ostre hamulce. Aha, można otworzyć, dobrze. Tu pewnie po kłodach można pojeździć. Okej, powoli, powoli. Jest. No ten jest też taki hardkorowy. O, tu możemy gdzieś pojechać. W ogóle jakaś lokomotywa, spalinowóz. Dobra. Jezu. Dobra. Ta ciężarówka jest za dobra do tej gry. Zdecydowanie nie będę nią grał, jak będę coś tam transportował w kooperacji, bo jest naprawdę... psuje aż zabawę, nie? 3 litry paliwa zostało. Koniec. Brak paliwa. Wszystko żeśmy spalili, nie? O kurde. Gruby pojazd. Tamten też był niezły. Gdzie on jest? Tutaj. A ten nie jest aż taki mocny, ten jest taki lepszy. Ta lokomotywa to TMEM2 PKP, oznaczona SM40. O, tutaj widzę, że jakiś znawca pączek. Nieźle. Ja się nie znam za bardzo na tych lokomotywach. Do tego mam doczepić cysternę? Tu nie doczepimy do tego. O. Także ten Monster Truck fajnie jest wykonany, trzeba przyznać. Jest trochę mocny, ale nie aż tak przesadzenie, nie?